Hej, cześć! Siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanX100 i witam was w kolejnym odcinku z PlayerUnknown Battlegrounds. Dzisiaj ponownie będę solo, dlatego że jednak gry z jakąś tam ekipą będą niestety troszeczkę później, dlatego że mam trochę dużo filmów solowych, które chciałem najpierw wrzucić, no ale niedługo już się jakieś tam odcinki z kimś pojawią, być może też puszczę niedługo jakiegoś streama, tak więc możecie się czegoś w niedalekiej przyszłości spodziewać właśnie z PUBG'a, ale to jeszcze zobaczymy. Tak czy siak, na razie zapraszam was do oglądania i pogadamy sobie jeszcze na końcu filmu, a właściwie to chyba tylko się pożegnam. No tak czy siak, zapraszam do oglądania. Ojeju, żeby teraz poszło lepiej, żebym trafił chociaż kogoś. Ciekawie lecimy, lecimy jakoś tak. To co? Szkoła? I bloki? Chodźmy na bloki znowu. Będę monotematyczny, dobra. Lecimy. Gdzie te bloki? Tamte bloki, dobra, okej. Podejrzewam, że bym miał dużo towarzystwa na bloki i na szkołę. To może polecimy na szkołę, w sumie w szkole mnie jeszcze nie było, to... Chodźmy na szkołę. Wylądujemy też na dachu. Myślę... Ojeju, tu ludzików będzie. No dobra, najwyżej się postrzelamy trochę więcej. Oj, tu będzie w pizdu ludzików. Dobra, to ja lecę na bloki jednak. Tam będzie tak dużo ludzi, że to nie ma sensu. Ja sobie polecę na ten blok, skoro jeszcze mogłem odbić. Tym bardziej, że ten ziomak leci na drugi. To tak naprawdę zobaczymy, komu się bardziej fartownie przydarzy. No ląduj też. Dobra, mamy kuszę. Mamy shotguna. Kurde, nie, 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 fuck, 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 fuck. Ziomek z czegoś strzela, ała. Dobra, okej. Ja bym mu sprzedał bełta z kuszy. Tam były też jakieś ziombel biegały, ja bym tamtemu sprzedał z chęcią bełta. Nie wiem jak tutaj bełt jest skuteczny. Nie wiem też gdzie tamten ziomek jest, co do mnie strzelał. Strzelał z tego budynku. Weźmy sobie kamizelkę. Jak się kończy, kuźwa. Gdzie ten ziomek jest? Nie widzę go. Dobra, tam biegnijmy do budynku. Naprawdę. No ziomek mnie przyjechał. Kurde, no bo trafił mi się akurat shotgun i... I ten, czyli nic ciekawego. Ta kusza, nie wiem skąd on naprawdę strzelał. Ale chyba strzelał z jakiegoś pistoletu. Bo dużego damage'a nie zrobił i też nie mógł trafić zbytnio. Najgorzej, że będę musiał już się leczyć. Weźmy sobie maczetę. Hełmik, nice. Nie wiem, czy tu już byłem. Dobra, walić. Tak jak byłem, jak nie byłem, to trudno. Bandaże, trochę tego. Bandaże trzeba będzie użyć zdecydowanie. Strzelę skąd kogoś tą kuszą w ogóle? Jestem ciekawy, jaki ta kusza ma damage. Autentycznie, jestem ciekawy damage'u tej kuszy. O mój Boże, naprawdę, no ja mam takiego pecha. Ludzie, zwykle ludzie kurwa znajdują od razu jakąś fajną pukawę. Ja to się muszę naszukać, a jak już ją mam i nawet zajebiście wyposażoną, to kurwa nie umiem trafiać. Przykre to jest bardzo. No nic nie znajdę, naprawdę nic. W całym jebanym budynku. Dobra, Boże, podleczmy się trochę tymi bandażami. Chociaż trochę. Nie wierzę w to, naprawdę w to nie wierzę. Szkoda, że tamtego ziomka nie widziałem, skąd on strzelał.
Nabandażuj się, mój ziomeczku, bandażuj. Dobra, ostatni. Wiecie co, nawet się nie będę ruszał stąd. Czekam, aż ktoś mi wejdzie. Ktoś tu biega. On biega pode mną, ja nie chcę mu dać znać, że ja tu jestem. Wyjdę na niego z shotgunem już. Gościu chodzi pode mną, otwiera te... Naprawdę, nie ruszam się. Czekam, aż on tu przyjdzie. Dobra. Odstrzelony. Widzicie tutaj? W tej grze trzeba czasami bardzo mocno przykampić, żeby tutaj cokolwiek zrobić. Wiecie co, zostawię tu strzelby, bo kuźwa, bo tak. Autentycznie chyba zostawię tu strzelby, na blisko jest zajebista, przynajmniej na razie. Okej, luneta. Nic ciekawego. Jeszcze coś, kompensator. Tumik do PM-a. Ale wiesz, nie no, dobra, jednak nie, shotgun to jest głupia rzecz. Że tak na budynki to wiadomo, ale tak to nie. Boże, mazynek quick draw, nie, to mi się nie przyda raczej. Też do niczego, tłumik do PM-ki. Magazynek tu. Tłumik do pistoletu. Magazynek tu. Dobra, ammo weźmy. Nice. Na blisko mi w miarę idzie, kiedy ktoś oczywiście we mnie wejdzie. O, strefa się ogranicza. A, fajnie, strefy tu nie ma. Okej. Czyli w takim razie biegniemy stąd. Auto z tego. I musimy biec do strefy. Jaj, zajebiście. Zajebiście, że muszę znowu biegać do tej strefy. No nie mogło się tutaj zamknąć. Boże, tak fajnie bym stąd posiedział. Dobra, tam chyba mam jakiś samochód, wydaje mi się. Już nie jestem pewien. Zbiegnijmy może tutaj do lewej, lekko na to wzgórze. W sumie mógłbym się napić czegoś, ale już too late. No, ale jestem zadowolony z tego. Jakbym się ruszył, jakbym się chociaż przez chwilę ruszył. Poziomek tam wbiegł, on się mnie nawet nie spodziewał. Także no, akurat tak się zatrzymałem, że stanąłem mu w drzwiach, także no, on był bez szans. To było dobre. To było dobre bardzo. Naprawdę nie wiem, czy ludzie czasami grają, czy ludzie po prostu nie zwracają uwagi na dźwięki, czy ludzie grają, bo mają tak słuchawki cicho, czy naprawdę o co w tym chodzi. Ale bardzo często idzie się bardzo łatwo zakraść do ludzi, oni nawet nie zwrócą uwagi, że ty tu byłeś. To jest śmieszne naprawdę. Czasami mnie to aż dziwi. Kurde, tylko to są pochinki, ja nie chcę iść na pochinki. Kurde. Obczajmy sobie te domki tam. Czy cokolwiek to jest tak naprawdę. Mamy jakieś budynki. Fajnie byłoby je lutować, ale no. Nie wiem, czy ten samochód, co tu gdzieś stał, to działa jest w ogóle. Chyba nie. Chociaż może tamten UAZ. Nie wiem, czy tamten UAZ nie jest sprawny. Chyba jest sprawny. Nie, nie jest. To jest jakiś złom, dobra. Nieważne. Ja tutaj już biegam tak trochę w te pochinki, to ja bym przebiegł na drugą stronę i się nie wpychał w te pochinki, bo to będzie głupie. Wybiegniemy sobie gdzieś tak przy granicy strefy. Tam się ktoś strzela od tej, z tego kierunku, gdzie myśmy byli, tam na tej szkole i tak dalej. To poleciało od cholery osób. Mamy też jakieś wybuchy. No, na razie nikogo nie widzę.
Tamten kościół, kurwa, z tego kościoła to mnie mogą teraz widzieć jak na dłoni, jeżeli tam ktoś jest. Ale biegnijmy, tutaj się biegnijmy lasem. Mam nadzieję, że będziemy mieli chwilę, żeby to przeszukać chociaż. Bo z tym może być różnie. No nic, zobaczymy. Na razie jestem content z tego meczu. Jeżeli tutaj nic nie zraczę później, to się pojawi na YouTubie. Jeżeli coś zraczę, to też się pojawi na YouTubie, ale w kompilacji najbardziej rakowych momentów. Kurwa, czy tam są dwa samochody, czy mi się to wydaje? Ej, wiecie co, ja bym je sprawdził. Już chwilę, bo to w sumie... Dobra, i tak bym je sprawdził. Autentycznie, są tutaj dwa samochody. Bierzemy jeden. Jolo. Mam nadzieję, że nikt nie zacznie do mnie strzelać. No nic, dobra, zobaczymy. Dawaj. A, w tego nie mogę wejść, a w tego mogę, dobra, okej. Okay. No to już pierwszy fail, dobra, prowadźmy tego UAZa. I jedźmy tam, gdzie ja chciałem na początku pojechać. Zobaczymy tylko, czy tu jest otwarte, jak nie to gdzieś w pizdu pojedziemy daleko. Ale chyba pozamykane. No tu jest pozamykane. No dobra, chyba ten. No nie, serio, to mnie nawet... A nie, tu jest otwarte. Jestem czwórka. Ale bez ammo. To nie jest mi na rękę, bo ja bym wolał z ammo. Dobra, tam ziomka raczej nie ma. Tu się ktoś strzelał, bo są okna powybijane. Ktoś się nadal strzela, ktoś do mnie strzelił. Nie wiem skąd. Ktoś do mnie strzela, nie wiem skąd. Nie wiem, czy to jest gdzieś z daleka, czy gdzieś blisko on strzelał. Wydaje mi się, że gdzieś z tamtego kierunku. Albo i nie z tamtego kierunku. W każdym razie ktoś na mnie patrzy. Tylko nie jestem w stanie stwierdzić skąd, cholera. Kurde, jeszcze ktoś do mnie dzwoni, nie wierzę w to. Ej, no serio, nie wiem, tu... O, jest, dobra, okej. Okej. No już nie wiem gdzie jest. Ale za to wiemy, że jest. Kurde, nie wiem jak, z jakiej broni tu już korzystać. Kurde, on mnie chyba widzi. Ciągle. Nie wiem, że on mniej więcej był gdzieś tam, na tym górku, ale... Z górku, górku. Przebiegnijmy na drugą stronę. Kurwa, no on gdzieś tu był. Nie lubię takich podchodów. Naprawdę nie lubię takich podchodów. No nie wiem, on może być gdzieś za tamtym kamieniem. Mogę go próbować obejść z Uzikiem jakoś. W ogóle jak tam strefa? Strefa jest daleko.
Dobra, co ja go spróbuję obejść? No gdzieś tu był. Ale nie jestem w stanie stwierdzić gdzie. Weźmy sobie Uzi. Ej, no serio, gdzie ten ziomek jest? Autentycznie, nie wiem czy on się stąd poszedł, odpuścił. Najgorsze są takie podchody. No raczej byłbym już u ziomka na plecach. Chociaż go też tu wypatrzeć będzie ciężko. Wolałbym go sobie na plecach nie zostawiać. Aha, będę musiał, bo już musimy biec do strefy. Dobra, biegnijmy w piździet. Musimy zbiec do gadki. Nie mogę mapy wyłączyć, co jest? Na razie się będę patrzył do tyłu. No ziomek tam był, widziałem go przez chwilę. Tylko nie miałem za bardzo czystego strzału. Ojej, my biegniemy w szczere pole, to niedobrze. No, mam nadzieję, że mi ziombel nie wybiegnie na plecy jakoś mocno. Na razie go tam nie widać. No i mogę na niego w sumie poczekać przy granicy, tylko tu nie bardzo jest gdzie się ustawić. Jakieś domki niby tutaj, tutaj. Tutaj można pójść. O, dostaję. Strzela we mnie ktoś, nie wiem skąd. Gdzieś chyba jest za mnie. No nie mam gdzie tu się schować kompletnie. Nie wiem czy to gdzieś tam ten ziombel, nie ten. Ten z pleców chyba. Więc muszę dobiec do tych domków. Gdzieś tam, z tej górki. Nie wiem skąd, ale wolę się nie zatrzymywać. Na razie mnie nie trafiają, także może mnie nie trafią dalej. Gdy jak mnie zaraz ktoś wyjmie. No muszę dobiec do tego domku, innej opcji nie ma. Może jeśli w tym domku ktoś jest. Dobra, nawet mogę się schować za tą skałą w sumie. Dobra, i się musimy podleczyć. Kurczę, no gdzie ten ziomek jest, który do mnie teraz właśnie walił? No tam już bije strefa. Nie mam bladego pojęcia. On strzelał gdzieś, mi się wydawało, z tego wzgórza. Ale ja tu za cholerę nikogo nie widziałem. O, super, jeszcze ten. Ale jestem w strefie, co ciekawie, co wejdę do tego domku. Oczywiście z Uzikiem na auto. Dobra, możemy chyba zamknąć. Tu, o, tu nie ma drzwi, super. Nie ma drzwi. No w sumie nic ciekawego pewnie nie będzie. Chcę na pewno przeczekać bombard. O, i zestaw pierwszej pomocy, nice. W sumie tu jestem dosyć zamknięty. To mogę tu posiedzieć chwilę. Patrz, czy stamtąd ktoś przede wszystkim nie biegnie. A tylko w sumie nie będę stał przy oknie, kiedy bombardują, bo to może się źle skończyć. Postoimy z taką, popatrzymy, chociaż to i tak nie bardzo. No dobra, czekamy na razie. Wow. Energetyk myślę, że na później. Bandaże mi nic nie dadzą. Kurde, trochę mało tych energoli. Dobra, bombardowanie skończone. Można czekać na kolegów. Którzy ewentualnie przyjdą do nas. Trochę ten płotek mi przeszkadza. Nie mogę za bardzo tam patrzeć, bo chuja widzę. Tak naprawdę.
No dobra, na razie póki strefa, to spokojnie. Zaznaczmy sobie środek w miarę. Jeszcze na polach. Pola nigdy nie są dobre. 30 sekund strefy. No nie będę się stąd ruszał. Liczę na to, że się gdzieś pojawi ten, kto do mnie strzelał. Miło by było. Jeszcze idealnie by było, jakby się strefa zaczęła zamykać w tą stronę. Jest tam ziomek. Był tam ktoś, przebiegł. Fuck. Kurwa, granat. Proszę, żeby mnie nie trafiło. Dobra, okej. Znowu granat. A. Podleczmy się. Z energetyka. Ale jaja. Najgorzej, jak będę musiał stąd wybiegać, to ja będę musiał wybiec, on będzie miał przewagę. Zobaczymy. Proszę, żeby tu się zamknęła strefa. Zobaczmy. Ja mam wrażenie, że to ciągle ten ziomek, co na mnie poluje. O, panie. Dobra, chyba jolo. Nie wiem, gdzie ziomek jest. Tu go nie widzę. Dobra, biegnę. Ciul. Lecę do strefy, bo to jest tak daleko, że masakra. No, bo będę miał ziomka na plecach. Ja go troszeczkę obiję, ale wątpię, żeby on nie miał medykamentów. Szczerze. Byleby znowu wbiec do strefy. Ammo to ja nie mam za cholerę. Przynajmniej do tego. No szkoda, kurde, mogą... On w ogóle na początku do mnie ze strzelby strzelił, ale nie trafił. Ja mu trochę zuzika oddałem, ale też nie za mocno. Spójrzmy się do tyłu. Zaraz ustawię gdzieś tutaj przy ten, przy granicy ze strefą. Co by może go ustrzelić? Zobaczmy. Tutaj niewiele widzę tam już. Nie mam, kolejny budynek. Próbujemy, czy jednak krzaczor. Połóżmy się może w tym krzaku. Ktoś tam strzela, nie wiem, czy to do mnie. Skąd ja przybiegłem? Ja stamtąd przybiegłem, czy ja stamtąd przybiegłem? Nie, stamtąd chyba jakoś. Nie ma, ale tamten ziomek się zajebiście, on jakoś zajebiście dobrze się porusza. Nie powinienem się w tym krzaku tak ruszać, ale chcę się dobrze położyć, żeby mi nic nie zasłaniało. O, właśnie. No nic, no leci strefa, zaraz będę musiał stąd ruszyć się. A tamtego ziomka jak nie było, tak nie ma. Kto się jedzie? I tam ktoś do niego strzelił. Dobra, ruszmy się. Ruszmy się do strefy. Oho, będzie czołganie się. Będzie od cholery czołgania się, coś czuję.
Dobra, zbiegnijmy już samą strefę. Weźmy sobie na blisko Uzika. Akurat dobiegnę, kiedy strefa się domknie. Znowu? Serio? Serio jeszcze dalej? No dobra. Hanaf, nie będę tutaj czekał. Tam się ktoś już strzela. Dobra, w sumie ja muszę biec tam, gdzie strefa. Fuck. Gdzie z tamtej strony? Od tamtych budynków. Zdecydowanie, bo poszedł tutaj strzał. Tam jest ten buggy. Ja mam wrażenie, że tam ten koleś do mnie mógł... O kurwa. O chuj, dobra, to był taki pomysł. Dobra, zginijmy. Fuck, nie zginę, nie wiem skąd, nie wiem skąd, nie wiem skąd, gdzieś z tyłu chyba był zumpa. On musiał być gdzieś na bardzo blisko. Musiał być gdzieś na bardzo blisko, no cóż, 16. Nie było źle, ale też to nie był jakiś wykwintny mecz. Dobra, kończę, bo to kurde, godzina mi zeszła, miało być dosłownie pół. Ach, jaki ten pubk jest uzależniający. No i okej, to by w sumie było na tyle, nie poszło mi teraz jakoś bardzo wybitnie, chociaż nie uważam, żeby ten mecz był jakiś bardzo słaby. Generalnie to robiłem sobie to w ten sposób, że przeglądałem sobie wszystkie nagrania z PUBG'a, jakie miałem i stworzyłem sobie tak naprawdę dwa dokumenty, bo trzeciego nie miałem jak zrobić, dlatego że jeden dokument to jest Dorak Edition, czyli tam wrzucam te najgorsze zagrania, które są tak failowe, że wolałbym tego nie pokazywać, ale zresztą śmieszne, no to je pokażę. Drugie to nazwałem to sobie... Takie sobie, takie mech, ale może być, o tak to dokładnie nazwałem sobie plik i tam wrzuciłem właśnie 4 gry i te gry wam teraz pokazuję. No i też powinien się znaleźć kolejny plik, który będzie nazywał się wow, jakie epickie akcje, każdy musi to zobaczyć, pro player i tak dalej. No niestety tych akcji jest najmniej, bo tak mi się kojarzy, że mam ze dwie takie, które mógłbym pod to podlinkować, a niestety jeszcze do nich trochę czasu minie, tak myślę z miesiąc co najmniej zanim nie pokażę. Bo mam tego naprawdę dużo, dlatego że praktycznie gram codziennie. Dobra, starczy mojego gadulstwa, w tym filmie to było na tyle, mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head.